Resort Sprawiedliwości chce kar za mowę nienawiści. Ale czym ona w ogóle jest? Marcin Austyn, PCH24TV. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Ordo Iuris w imię zasad. Moim Państwa gościem jest adwokat Paweł Szafraniec, Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się, panie redaktorze, witam Państwa. Panie mecenasie, mowa nienawiści, cóż to takiego jest? Czy mógłby pan tam rozjaśnić, o co w ogóle chodzi? No bo temat staje się coraz bardziej głośny w polskiej przestrzeni publicznej. Panie redaktorze, nie wiem. Nie wiem, co to jest mowa nienawiści. Problem w tym, że nikt nie wie, co to jest mowa nienawiści. Jak wszyscy wiemy, polski ustawodawca przymierza się do wprowadzenia mowy nienawiści, tylko że nie słyszymy o żadnej definicji tego terminu. Słyszymy tylko o wprowadzeniu dodatkowych przesłanek w typy poszczególnych czynów zabronionych, bodajże artykuł 119, 256 i 57 kodeksu karnego. Natomiast nie ma mowy o definicji mowy nienawiści. Co więcej, jeżeli poszukamy w traktatach międzynarodowych, w orzeczeniach trybunałów międzynarodowych, takiej definicji również nie znajdziemy. Co najwyżej organizacje międzynarodowe próbują formułować takie definicje. Problem w tym, że one nie są wiążące dla państw członkowskich. Na chwilę obecną nie znamy definicji tego terminu. Te definicje, które pojawiają się poza aktami prawnymi, są bardzo dowolne, bardzo szeroko ujmują problematykę i z tego powodu są bardzo niebezpieczne dla wolności słowa, dla swobody wypowiedzi, wolności przekazywania informacji itd. Są bardzo niebezpieczne z punktu widzenia praw człowieka i obywatela. No to jest dość niepokojąca sytuacja, no bo przecież słyszymy, że Resort Sprawiedliwości wszedł już na ścieżkę właśnie poszerzenia zapisów kodeksu karnego o właśnie przestępstwa związane z mową nienawiści i tutaj te środowiska LGBT miałyby być otoczone jakąś dodatkową ochroną. No i tak, mamy jakiś przepis, za który no możemy ponieść, złamanie którego możemy ponieść karę i rozmyte kryteria, kiedy przekraczamy tę granicę dozwolonej, nie wiem, czy krytyki, czy wypowiedzi. Spore zamieszanie nam się zrobi. Pamiętaj, że problem w tym, że nie można tutaj mówić o rozmytych kryteriach, bo kryteriów tutaj nie ma. I to jest największy problem. Już teraz widzimy w sytuacji, kiedy formalnie ta mowa nienawiści nie jest jeszcze wprowadzona w przepisy, czy może inaczej w regulacje kodeksu karnego. Już widzimy, jak wielkie niebezpieczeństwo stanowi to dla wolności słowa. Przede wszystkim, no, panie redaktorze, nie oszukujmy się. To nie jest celem tego przepisu, nie jest ochrona ludzi o orientacji homoseksualnej czy cierpiących na zaburzenia tożsamości płciowej. To jest bicz na oponentów politycznych ruchu LGBT. To są regulacje, które mają pozwolić ścigać z urzędu tych wszystkich nieprawomyślnych. Tych, którzy będą powoływać się na, czy kwestionować postulaty ruchu LGBT, którzy będą powoływać się na badania, które są niekorzystne, czy niemile widziane przez aktywistów ruchu LGBT, to jest regulacja o charakterze stricte politycznym. Regulacja, która ma zamykać usta określonym środowiskom, określonym partiom politycznym, która ma de facto w istocie i w konsekwencji blokować wolność słowa. Czyli pan tak dość okrągłymi słówkami nie powiedział, że chodzi po prostu o cenzurę.
Jak najbardziej, panie redaktorze. To jest chyba najbardziej trafne ujęcie. Szanowni Państwo, trwa program Ordo Iuris w imię zasad w PCH24TV. Zachęcam Państwa do wspierania naszej telewizji. Dzięki Państwa wsparciu mogą postawiać takie programy, a także jak wspieracie Ordo Iuris, to możemy gościć takich ekspertów. Ale wracajmy do naszej mowy nienawiści i przejdźmy na polskie podwórko w takim wymiarze bardzo już praktycznym, czyli głośna sprawa ostatnich dni, skazanie Mariusza Dzierżawskiego. No można by powiedzieć właśnie za mowę nienawiści. Co takiego się wydarzyło? Panie redaktorze, to orzeczenie to jest skandal. To orzeczenie to jest skandal. Nie chodzi tylko o sam sposób procedowania przez sąd i zarówno rejonowy, i okręgowy, który de facto ograniczył prawo do obrony oskarżonego, ale też sposób podejścia do samej problematyki. Panie redaktorze, tutaj nie mieliśmy do czynienia ze stosowaniem prawa, tylko ze stosowaniem poglądów sędziego. Jeśli moglibyśmy tak w dwóch słowach sprecyzować, o co chodzi w sprawie Mariusza Dzierżawskiego, bo może nie wszyscy śledzili. Tak, tam mamy kampanię. Słusznie, panie redaktorze, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nakreślić tło całej kampanii, która siłą całej kampanii Stop Pedofilii, która stała się w cudzysłowie powodem skierowania prywatnych aktów oskarżenia do Sądu Rejonowego w Gdańsku. Mianowicie mamy ostatnie lata. W tamtej sytuacji był 2019 rok. Mamy zjawisko powszechnie znane, wchodzenie organizacji ruchu LGBT do szkół z skrajnie permisywnym, wręcz wulgarnym modelem edukacji seksualnej, ale mamy też współpracę tych organizacji z niektórymi jednostkami samorządu terytorialnego celem wprowadzenia niejako tylnymi drzwiami tego rodzaju edukacji. Nikt nie zwracał uwagi na to, czym są ta edukacja seksualna według standardów WHO. W trakcie postępowania wskazaliśmy sądowi, że standardy te zostały oparte, czy trzonem tych standardów jest raport organizacji Planned Parenthood, International Planned Parenthood Federation, czyli organizacji, która wprost opowiada się za dekryminalizacją, normalizacją pedofilii. Co więcej, bibliografia tych standardów wprost odwoływała się do prac organizacji, które mają takie same cele, normalizację, dekryminalizację pedofilii. A więc bardzo, ja pozwolę sobie jeden bardzo istotny fragment tych standardów tutaj przywołać, które zwracaliśmy uwagę sądowi w trakcie tego postępowania. Otóż definicję tak zwanego akceptowalnego współżycia seksu. Otóż standardy definiują to jako odbywany za zgodą osób dobrowolny, równy, stosowny do wieku i kontekstu, zapewniający szacunek dla samego siebie. Problem w tym, że standardy nie mówią, że ten akceptowalny seks, akceptowalne współżycie nie obejmuje współżycia z osobą dorosłą. Co więcej, wskazywaliśmy, idąc równolegle do tego, na postulaty zgłaszane przez poważne istoty, przez poważne ośrodki ruchu LGBT w kierunku właśnie legalizacji, że się tak wyrażę, pedofilii. I tak, przykładowo, ja pozwolę sobie, panie redaktorze, powołać, bo to jest dosyć, dosyć istotne, o tym się w przestrzeni publicznej nie mówi. Mamy chociażby czasopismo naukowe, The Journal of Homosexuality. To jest bardzo poważny tytuł w psychologii amerykańskiej. Zresztą redaktorem naczelnym tego i założycielem był Charles Silverstein, ikona ruchu gejowskiego w Stanach Zjednoczonych. Tam w jednym z artykułów wprost napisano, że rodzice nie powinni patrzeć na pedofila, który kocha ich dziecko jako na rywala, współzawodnika czy złodzieja ich własności, ale jako partnera w wychowywaniu chłopca, kogoś, kto powinien być witany w domu. W magazynie
w magazynie Guide. To jest magazyn homoseksualistów. W lipcu 1995 roku pojawia się wręcz manifest. I pozwolę sobie też kawałek przytoczyć. Jesteśmy dumni, że ruch gejowski jako jeden z nielicznych zdobył się na odwagę powiedzenia głośno, że dzieci są naturalnie seksualne i zasługują na prawo seksualnej ekspresji z kimkolwiek, kogo wybiorą. Zamiast bać się przyklejania etykiety pedofila, powinniśmy dumnie przyznawać, że seks jest dobry, włączając w to dziecięcą seksualność. Musimy to robić dla dobra samych dzieci. Mając na uwadze te wszystkie, to całe zjawisko, łącznie z postulatami zgłaszanymi w ramach ruchu LGBT, Fundacja Pro Prawo do Życia postanowiła podjąć działanie. Postanowiła rzeczywiście pokazać społeczeństwu polskiemu, co rzeczywiście kryje się za postulatami zgłaszanymi w ramach ruchu LGBT. Stąd pojawiły się na ulicach polskich miast samochody z hasłami na ich burtach, czy też na drzwiach o takich, a nie innych treściach. To spowodowało wzburzenie w środowisku ruchu LGBT, co skutkowało kolejnymi aktami oskarżenia przeciwko kierowcom tych ciężarówek, jak i ostatecznie przeciwko zarządowi Fundacji Pro Prawo do Życia. No i teraz mamy sytuację, że sąd najpierw w pierwszej instancji, to zdaje się w marcu 2023 roku, taki wyrok uznający winę Mariusza Dzierżawskiego zapadł. Teraz jest on już prawomocny. No, niepokojąca sytuacja, bo przecież mamy do czynienia nie z jakimiś oskarżeniami, opiniami, nie wiadomo skąd, zaczerpniętymi, tylko mamy pisma naukowe, dane oficjalne publikowane wcześniej i sąd, który mówi, że faktów nie można podawać. No. To jest bardzo, 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 ja nie powiem, że ciekawa sytuacja, bo to jest niewłaściwe słowo. Tylko panie redaktorze, no, ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W 2013 roku pojawia się w Rzeczypospolitej artykuł naukowo o pedofilii. Podawane są dokładnie te same dane i te same źródła, które my powoływaliśmy przed sądem. Autorem tego artykułu był profesor Rybiński, wtedy rektor bodajże uczelni Wistula, który wprost powiedział, że on nie jest specjalistą w tym zakresie, ale wobec tego, że badania te są publikowane w renomowanych pismach naukowych i nie zostały w żaden sposób zakwestionowane, należy im przypisać walor wiarygodności. Mija 10 lat i zapublikowanie tych samych badań staje się przed sądem karnym. No pytanie jest takie, co się w tej Rzeczypospolitej stało na przestrzeni tych 10 lat, że zapublikowanie tego samego materiału w tej chwili zasługuje się na 10 lat, przepraszam, na rok pracy społecznie użytecznych i 15 tysięcy złotych grzywny, panie redaktorze. Ja też chcę zwrócić uwagę na pewną manipulację i to jest bardzo przykro, że jako adwokat, praktyk stawiam takie zarzuty sądowi, ale zarówno sąd pierwszej, jak i drugiej instancji dopuszcza się tej manipulacji. Sędzia, podając ustne motywy rozstrzygnięcia, nie będę się odwoływał już do sądu pierwszej instancji, tylko poprzestanę na wyroku sądu drugiej instancji. Sąd, podając ustne motywy rozstrzygnięcia, wskazuje, że obrona powołała się na badania, które zostały zakwestionowane w świecie nauki, które nie znajdują potwierdzenia. Co więcej, raport Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, w skrócie określę ten organ, nie potwierdził tych badań, wielkości wskazywane w tym raporcie są całkowicie odmienne. No i w rzeczywistości sprawa wygląda tak, że oprócz badań, jak wskazuje Wikipedia, oprócz badań wskazanych w Mayo Clinic Proceedings, czyli jak wskazuje Wikipedia, to jest jedno z najbardziej rozpowszechnianych, poczytnych i cytowanych pism medycznych na świecie, powołaliśmy się na
na badania oparte na danych zebranych podczas oceny przestępców seksualnych skierowanych do intensywnego programu leczenia dla agresorów seksualnych w szpitalu zamkniętym Minnesoty. Badania te, czy program ten, program leczenia więziennego dla przestępców seksualnych, który zapewnia również ocenę prewencyjną dla sądów w całym stanie. Czyli oparliśmy się na materiale, który jest wykorzystywany przez sądy w jednym ze stanów z USA. Powołaliśmy się również na opracowanie podstawy psychologii i jej leczenie. To jest opracowanie, które jest wykorzystywane w edukacji studentów na amerykańskich uczelniach. Powołaliśmy się również na kilka innych źródeł badań naukowych. W aktach sprawy nie zalega żaden artykuł, żaden materiał, który w ogóle odnosiłby się do tych badań. Nie ma nic, który kwestionowałby te badania. Sąd, stwierdzając, że one zostały zakwestionowane, mijał się, najdelikatniej mówiąc, mijał się głęboko z prawdą. Druga rzecz, raport Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii w ogóle do tych kwestii się nie odnosi. Raport mówi tyle, że nie można utożsamiać homoseksualizmu z pedofilią. No problem w tym, że Fundacja Pro Prawo do Życia nigdy w swojej kampanii takiego zestawienia nie robiła. Ona mówiła tylko tyle, że wśród homoseksualistów jest znacznie większy odsetek pedofilów niż wśród osób heteroseksualnych. A przecież z tego twierdzenia nie można wyprowadzać wniosku, że każdy homoseksualista to pedofil, jak starał się wmówić Mariuszowi Dzierżawskiemu sąd pierwszej instancji. Tak więc raport Państwowej Komisji w ogóle do tej kwestii się nie odnosi. Co więcej, nie zawiera żadnych wskazań, żadnych badań co do kwestii właśnie odsetka pedofilów wśród osób homoseksualnych. Więc twierdzenie sądu formułowane w ten sposób jest głęboko niesprawiedliwe, jest po prostu nieprawdziwe. Tutaj należy się chyba zastanowić dość dogłębnie, co nam mówi sprawa Mariusza Dzierżawskiego na przyszłość, co może się dziać w naszym państwie. No bo przecież z jednej strony mamy taki, a nie inny wyrok, z drugiej strony mamy chęć zmieniania kodeksu karnego właśnie, mówimy tutaj o tej mowie nienawiści i ochronie jakiejś tam tych osób LGBT. I z trzeciej strony znowu mamy propozycję zmian w systemie edukacji. Wzięła się za to lewica. No i może się okazać, że krytyka tego wszystkiego, co ma się w szkołach wydarzyć, no będzie już mową nienawiści i nie będzie można nic powiedzieć. Czy to jest właściwy wniosek, czy może za daleko wyobraźnia moja działa? Ja, jak najbardziej, panie redaktorze, to twierdzenie jest w pełni usprawiedliwione. No co chodzi tutaj przede wszystkim? No, chodzi o dzieci, panie redaktorze. To jest tutaj punkt wyjścia. Kwestia odcięcia rodzicom wpływu na treści, jakie są przekazywane dzieciom w szkołach. Zakwestionowanie konstytucyjnego, podmiotowego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jakie są konsekwencje wprowadzenia tego typu regulacji, pokazuje sytuacja w państwach Europy Zachodniej, pokazuje sytuacja w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych. To jest po prostu krępowanie, jak wcześniej wskazałem, wolności słowa, zamykanie ust adwersarzom politycznym ruchu LGBT. Co do sytuacji w Rzeczypospolitej, no ja mam nadzieję, że jednak w Polsce to trochę inaczej będzie wyglądało. U nas bardzo dobrze, oddolnie rozwinął się ruch, rozwinęły się organizacje, które stawiają czoło tej dyktaturze ruchu LGBT. Myślę, że tak łatwo tutaj nie pójdzie jak na Zachodzie, zwłaszcza, że wśród również sędziów pojawiają się osoby, które mają odwagę
nie stosować, ja już to ujmuję, klauzuli politycznej poprawności, tylko rzeczywiście kierować się przepisami prawa w tym zakresie. Odwołuję się tutaj do wyroku w Gorzowie Wielkopolskim, który zapadł w analogicznej sprawie jak w Gdańsku. Tam sędzia, pracując właściwie na tym samym materiale dowodowym, uznał, że twierdzenia podnoszone w ramach kampanii Stop Pedofilii są prawdziwe. Co więcej, jest to działanie w ramach wolności słowa, tym bardziej usprawiedliwione tym, że hasła te podnoszone są w kontekście ochrony dzieci przed pedofilią. Co więcej, sąd ten stwierdził, że sąd pierwszej instancji procedował w ten sposób sprawę, że właściwie naruszył prawo oskarżonego w tamtym postępowaniu do obrony. Do czego zmierzam? Do tego też zmierzam na marginesie, panie redaktorze, żebyśmy sobie zdawali sprawę, jak to wygląda. Mamy zasadę niezawisłości sędziowskiej, mamy zasadę samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego. Jest też zasada pewności obrotu. Do jakiej sytuacji dochodzimy? Dochodzimy do takiej sytuacji, że na terenie Gdańska tego typu hasła na chwilę obecną nie będą mogły być głoszone, z małym zastrzeżeniem, do którego jeszcze się odniosę, jeżeli pan redaktor pozwoli. Natomiast na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego takie hasła będą mogły być głoszone jako hasła zgodne z prawem, jako hasła, które realizują wolność słowa. No, poruszamy się w pewnych oparach absurdu w takiej sytuacji. Natomiast w sprawie gdańskiej ja też chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ona tutaj ucieka przede wszystkim lewicowym mediom. Ja myślę, że to jest kwestia błędu sądu pierwszej instancji, na który nie zwrócił również sąd drugiej instancji, argumentując swoje rozstrzygnięcie. Ja chcę zwrócić uwagę, że przedmiotem zarzutu postawionego Mariuszowi Dzierżawskiemu było prowadzenie kampanii i były w akcie oskarżenia ujęte trzy grupy haseł, mianowicie o rzekomej większej skłonności osób homoseksualnych do zachowań pedofilnych, o rzekomych działaniach podejmowanych przez osoby homoseksualne i ich organizacje w celu zainicjowania działań edukacyjnych mających na celu skłanianie małoletnich do wyrażenia zgody i przejawiania gotowości do podejmowania kontaktów seksualnych z dorosłymi i trzecie, o rzekomym zwiększonym odsetku zachowań na choroby weneryczne wśród osób homoseksualnych w porównaniu z resztą populacji. Media lewicowe, tak bardzo ciesząc się z tego rozstrzygnięcia, pomijają fakt, że Mariuszowi Dzierżawskiemu przypisano tylko to pierwsze z zarzuconych mu haseł. Pozostałe dwa nie zostały mu przepisane. Natomiast Sąd Najwyższy mówi jasno. Zarzut, czy też czyn przypisany oskarżonemu, musi być sformułowany zwięźle, nie może podlegać interpretacji. To ma być oskarżony, ma mieć jasny przekaz, co mu zarzucono i ostatecznie co mu przypisano. Ostatecznie sąd, przypisując to tylko pierwsze z grupy haseł, stwierdza tym samym, tak to można czytać oczywiście, że pozostałe hasła były uzasadnione, nie realizowały znamion typu czynu zabronionego z artykułu 212, paragraf 1. I idąc dalej, de facto od tych haseł został pan Mariusz Dzierżawski uniewinniony. Więc to jest również też istotna uwaga, z której warto sobie zdawać sprawę. To bardzo, bardzo cenna uwaga. Natomiast chciałbym jeszcze troszeczkę wybrać się z panem na wycieczkę po Unii Europejskiej, no bo tam też różne ruchy są, jeśli chodzi o mowę nienawiści, o niewłaściwe treści. Wiemy, że tutaj na forum Unii Europejskiej różne rzeczy się wydarzają i różne procesy są inicjowane. Wiemy też, że jeśli chodzi o samą mowę nienawiści, to Zachód nas troszeczkę wyprzedza i możemy patrzeć tam, jak to może wyglądać i jakie będą następstwa. No wydaje się, że to, co na forum unijnym teraz
teraz się dzieje, czyli te niewłaściwe treści, które uderzają w tę demokrację, to jest chyba następstwo właśnie tego, co dzisiaj się u nas dopiero wydarza w Polsce, czyli próba walczenia z tą mową nienawiści, ale skoro podnoszą się głowy i jeszcze krytykuje się władzę, bo te rozwiązania są tak dalece idące i tak nielogiczne, że trzeba jeszcze coś zrobić, żeby czasami ktoś nie pomyślał, że tę władzę trzeba zmienić. To jest taki scenariusz, który jest pisany dla Polski, dla Unii Europejskiej na najbliższe lata, że no właściwie co tu dużo mówić, będziemy szli w takim totalnym kierunku. Totalitarnym, tak, może nawet. Obserwujemy pewne działania, które mają wywrzeć nacisk na Rzeczpospolitą, ale to są również, to są zarówno działania wewnętrzne, jak i działania zewnętrzne. Ja tutaj niejako już wychodzę poza, tak mi się zdaje, rolę prawnika, adwokata, tylko chyba obserwatora sceny politycznej, ponieważ to są w pierwszym rzędzie ruchy polityczne. No, Parlament Europejski kojarzy się nam przede wszystkim z organizacją polityczną. Oczywiście to jest parlament, on stanowi prawo. Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich lat ta organizacja kojarzy się nam tylko i wyłącznie z polityką. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. No i mamy rzeczywiście nacisk na Rzeczpospolitą, zarówno ze strony w tej chwili Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, jakie ostatecznie będą ruchy Komisji Europejskiej w tym zakresie. Automatycznie czy równolegle ruchy z wewnątrz. Natomiast się zastanawiam nad jednym, panie redaktorze, tak patrząc na to wszystko. W krajach Europy Zachodniej te poszczególne regulacje były wprowadzane stopniowo. Tam społeczeństwo było oswajane przez znacznie dłuższy czas z tego typu rozwiązaniami. Natomiast Rzeczypospolitej stara się, różne środowiska starają się narzucić te działania bardzo szybko. Nie mamy tutaj tego okresu czasowego, gdzie społeczeństwo rzeczywiście było oswajane z pewną perspektywą zmian prawnych. Innymi słowy, no przykład tej gotowanej żaby. U nas tą żabę wrzuca się od razu do wrzątku. Ja mam nadzieję, że ta żaba bardzo szybko po prostu z tego wrzątku wyskoczy. No, moim zdaniem ta perspektywa, przed jaką staje Rzeczpospolita, różni się od tego, z czym mieliśmy do czynienia w krajach Europy Zachodniej i większości Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak, niewątpliwie organizacje zewnętrzne, bo to już nie mamy tylko do czynienia z naciskami ze strony przecież instytucji unijnych. Przecież cały system, już tak trzeba określać, tak zwanej ochrony praw człowieka Rady Europy, to jest również nacisk na Rzeczpospolitą. Zobaczmy, jakie mamy w tej chwili orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestiach, o których my mówimy. Interpretacja Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności idzie w kierunku, który w żaden sposób nie da się pogodzić z treścią polskiej konstytucji. Dlatego no, to jest ogromny, ogromny problem, ale jednocześnie myślę, że w Rzeczypospolitej inaczej to zjawisko będzie wyglądało, czy przebieg tego zjawiska jak na Zachodzie. Przynajmniej mam głęboką taką nadzieję, panie redaktorze. No miejmy nadzieję, żeby tak nie straszyć do końca naszych widzów. No to wydaje się, jeśli już tak możemy zdążyć do podsumowania naszej rozmowy, że sytuacja, w której tak naprawdę nie wiemy, za co możemy odpowiadać karnie, za co możemy być skazani, no to raczej nie kojarzy nam się z państwem praworządnym, z obroną praworządności. No tego typu rozwiązania jakoś nam się tutaj rozjeżdżają i chyba ten optymizm taki na koniec, będzie trudno przekonać społeczeństwo, że jest inaczej niż nam się wydaje. Nie, jest kwestia zasady określoności normy karnej. Ta norma karna ma być na tyle jasna, na tyle przejrzysta, aby pozostawiła jak najmniejsze pole do interpretacji. Przy takim ujmowaniu typów czynów zabronionych, jakie planuje
obecnie koalicja rządząca. Myślę, że to jest też od razu materiał, którym będzie się musiał zająć Trybunał Konstytucyjny, ponieważ w ten sposób formułowanie norm prawnych przy takim ujęciu przedmiotu ochrony będzie rodziło również wątpliwości konstytucyjne. Niewątpliwie pewność obrotu prawnego wymaga jasnego prawa, a tutaj będziemy mieli do czynienia z kolejnymi normami, które absolutnie klarowne nie będą. Co więcej, będą służyły stricte określonym celom politycznym. Będziemy mieli znowu nawiązanie do regulacji rodem z czasów PRL-u. A rękę na pulsie na pewno będzie cały czas trzymało Ordo Iuris, także PCH24TV będzie dla Państwa przygotowywał programy. Jeśli Państwo zechcą nas wspierać dalej, o co bardzo proszę, tym łatwiej będzie nam to czynić. Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Adwokat Paweł Szafraniec, Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris, był moim Państwa gościem. Marcin Austyn, kłaniam się, do zobaczenia. Kłaniam się, do widzenia.